Siemaneczko widzowie, z tej strony zaraz Dzisiaj troszkę o rynku, jakiś mały updatek, Był coś tam się wydziało, podziało Troszkę o strzyneczkach Taki dzisiaj luźny odcineczek ale szybkim wstępem jeszcze wiadomo skin smonki strona do wymieniania swoich skinów link do strony oczywiście będzie w opisie z kodem elzart macie darmowe 5 dolarków przy wymianie do tego strona nie wlicza ceny naklejek przez co wy dużo przepięknych kraftów. serdecznie polecam sobie coś postawić bo naprawdę troszkę tego tutaj e, znajdziecie dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodzikiem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu przy doładowaniu 100 dolarów 35 dolarów przy doładowaniu siaka dolarów darmowe 350 dolarów. Więc co link będzie w opisie a my przechodzimy do filmu. Nowy rekord pobity został w Counter Strike'u dwójce. Jeżeli chodzi o profesjonalną scenę, tak to można powiedzieć, wynik 37 tak naprawdę do 34 71 Rund, więc tak naprawdę, no i to niedawno był pobity, niedawno o tym gadaliśmy, 34 do 30, właśnie gdzie tu Portugalia, znaczy Rhinow portugalskie wygrało 0 na City, z cheaterami można troszkę tak to powiedzieć, a tutaj wygrywa M80 na Fnatic, więc ciekawy rekordzik, to już są to naprawdę 71 rund, to już troszkę jest, nie? A te rekordy mogą być teraz pobijane, Jestem ciekawy, czy będą dużo, dużo mocniejsze. Chociaż dojdzie do stuwy to jest taka, taka no, moc, mocna liczba, już stuwa jest szansa, jest zawsze szansa. No i co do tego update'a, który. No, może poczytać. No, nic nie zmienia, niestety, nic nie zmienia, ale małe update pamiętajcie, małe update są często przed czymś dużym, więc. To też tak nie wygląda, jak zawsze, tak? Może coś, coś tutaj, za rogiem? No. Ja już wiem, wróżenie troszkę z syfu, tak można powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że do nas zbliża coś ciekawego, naprawdę coś ciekawego. Dodatkowo, troszeczkę o strzynkach, troszeczkę o strzynkach troszkę stabilniej się już trzymają, ale i tak naprawdę przepięknie, no co by tutaj nie mówić. Strzynia załamania, złoty 16, no no ładnie, no, zobaczcie, nawet miała pik do złoty 18 sobie wystrzeliła, bardzo fajnie i może się to podobać, może się to podobać Snakeba, przebił złotóweczkę, również przecież przepiękna strzynka nie mogła przebić złotóweczki i teraz mamy znów lepszy moment, wrzesień, rozpoczęła się szkoła, no niezbyt lubiany okres, ale zobaczcie, lubiany strzynki lubią, strzynki lubią no nie wszędzie jest stabilizacja, tu widzimy, Snake Snakebyte rośnie, więc tak naprawdę są też wzrosty, tak? Choć jeżeli na przykład pryzmat dwójeczka to widziałem, że tam troszkę się zatrzymał, troszkę spadł, troszkę stoi i to tak różnie tutaj z tymi strzynkami wygląda, więc jest tak można powiedzieć, jest bardzo dobrze, jest i tak super jak na te ceny. Możecie dać info w komentarzach, jeżeli coś tam inwestowaliście jakiś czas temu, bo tak naprawdę to pewnie teraz jesteście dosyć fajnie zarobieni, nieważne w co inwestowaliście, bo większość strzynek sobie poleciała, więc no Naprawdę dobrze to wygląda. Trzymajmy za to kciuki, w ogóle niewielkie ilości. Jeszcze pamiętam jak było po 100 tysięcy tych pryzmatów, jedynek dwójek na rynku. Aktualnie to jest dwójek na rynku jest 17, ponad ponad 175 tysiąca, a pryzmatów jedynek jest 22 tysiące, no. To, to są już małe liczby patrząc jakie były, jak omawialiśmy te szynki i tam po 100 coś tysięcy było tego, nie? Więc no naprawdę zobaczcie, zobaczcie jaki wzrost w ogóle. 3,20, 2,60 to jest szynka. Naprawdę to jest w ciągu miesiąca, bardzo spoko wzrost i trzymajmy za to kciuki. A Wy jeżeli lubicie kontent inwestowania, zapraszam do subskrybowania kanału, kanału po więcej takich filmów. Życzę Wam miłego dziąka widzowie. Trzymajcie się, cześć, cześć.